Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę wykorzystanie w naszej aplikacji zmiennych statycznych. Rozpoczniemy od utworzenia nowego projektu. Klikamy New Project. Wybieramy ASP.NET Web Application. Nazwijmy sobie ją Web. Klikamy OK. Wybieramy szablon Empty. Dodajemy referencję do MVC. Klikamy OK. Visual Studio tworzy nam teraz naszą aplikację. Nasza aplikacja została utworzona. Dodajmy do naszej aplikacji kontroler. Klikamy prawym, klikamy Add, kontroler. Wybieramy MVC5 controller empty, Add i nazwijmy nasz kontroler home controller. Klikamy Add. Dodajemy nasz kontroler do naszego projektu. Nasz kontroler został dodany. Teraz do naszej metody index dodamy widok. Kliknijmy prawym, add view. Dodajemy widok index. Nie będziemy używać layoutów. Odklikujemy i dodajemy add. W tej chwili widok do naszej aplikacji zostaje dodawany. Visual Studio dodał widok do naszej aplikacji. Dobrze. I my w tej aplikacji będziemy używać zmiennych statycznych. Dobrze, w celu dodania zmiennych statycznych to dodamy sobie do katalogu models nową klasę add class. Nazwijmy sobie tą klasę liczniki. Liczniki. Klikamy add. Nasza klasa została dodana i w naszej klasie zadeklarujemy sobie teraz zmienną statyczną. Będzie to private static integer. Nazwijmy ją licznik statyczny. Licznik statyczny. I zrobimy dla niej propercję publiczną. Public integer licznik statyczny. Dobrze. I zadeklarujemy sobie getter i setter. Zacznijmy od gettera. W getterze będziemy zwracać wartość naszego licznika, czyli return liczniki i tutaj będzie nasz licznik statyczny. A więc tutaj w getterze będziemy zwracać, czyli będziemy pobierać nasz licznik. Natomiast zadeklarujemy sobie jeszcze setter. W setterze będziemy ustawiać nasz licznik, czyli liczniki. Nasz licznik statyczny i będziemy przypisywać mu wartość value. Dobrze. A więc mamy zadeklarowaną naszą zmienną statyczną. Tutaj sobie zadeklarowaliśmy dostęp do tej zmiennej statycznej publicznej. Dobrze. To teraz przejdźmy do widoku index i zapiszmy to. I w widoku index utworzymy sobie formularz, który będzie inkrementował naszą zmienną statyczną. Dobrze. Zacznijmy. Using HTML begin form. I teraz tak, do jakiej akcji będziemy postować nasz formularz? Będziemy postować do akcji licznik statyczny. Licznik statyczny w naszym kontrolerze home. Dobrze. I teraz jak będzie wyglądał nasz formularz? Nasz formularz będzie wyglądał tak, że zrobimy sobie diva, a w tym divie będziemy wyświetlać licznik kliknięć. Licznik kliknięć i to będzie zmienna statyczna. Zmienna statyczna i zrobimy sobie przycisk, którego kliknięcie będzie powodowało zwiększenie tej zmiennej statycznej, czyli input. Nie żeby to był przycisk, czyli musi być typ submit i value zrobimy sobie inkrementuj, czyli opis przyciska będzie inkrementuj. Będziemy, że wiadomo, że służy do zwiększania wartości i jeszcze tutaj sobie zrobimy jednego diva i w tym divie będziemy wyświetlać nasz licznik, czyli jaką ile jest kliknięć. Ale jeszcze najpierw musimy sobie tutaj dodać model. Model
I to będzie nasza przestrzeń nas web, models, liczniki. I teraz tutaj wyświetlimy sobie nasz model, skorzystamy z naszego modelu. W divie tutaj skorzystamy z naszego modelu i z naszej zmiennej statycznej, licznik statyczny. Tutaj będziemy wyświetlać, ile jest kliknięć. Dobrze, zapiszmy. Teraz musimy zdefiniować naszą metodę w home controllerze. Przechodzimy do home controllera i deklarujemy naszą metodę, która będzie oczywiście HTTP post i będzie to public action result oczywiście. Będzie się nazywać licznik statyczny. Dobrze, w naszej metodzie zadeklarujemy sobie zmienną licznik, do której będziemy przypisywać wartość licznika, czyli zrobimy sobie metodę pobierz licznik. Pobierz licznik. Tej metody jeszcze nie mamy, więc kliknijmy sobie, żeby ją wygenerować. Dobrze, zaimplementujmy teraz tę metodę. Ona będzie zwracać oczywiście liczniki w klasę. Liczniki. Musimy dodać przestrzeń nazw. Dobrze. I w tej metodzie zadeklarujemy sobie zmienną licznik. I stworzymy sobie nowy licznik. Dobrze. I teraz zwrócimy licznik. Zwrócimy, czyli tutaj po pierwszym liczniku bieramy licznik, mamy licznik i na liczniku wywołujemy sobie metodę licznik statyczny i będziemy zwiększać ten licznik statyczny o 1. Dobrze. I następnie return. I tutaj skorzystamy z wzorca post redirect get, którego skorzystaliśmy w poprzednim odcinku. I nie będziemy od razu wyświetlać strony, tylko przekierujemy redirect to action, przekierujemy do strony index. Dobrze. Teraz musimy zmodyfikować jeszcze metodę index, bo w metodzie tej index musimy zadeklarować sobie licznik i ten licznik musimy pobrać. Pobierz licznik, którego mamy tutaj pobrany, to możemy go sobie zwrócić do widoku. Tak. Możemy zapisać i uruchomić naszą aplikację. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła. Mamy nasz licznik kliknięć. I teraz jak będziemy klikać inkrementuj, nasz licznik się zmienia. Za każdym razem się zwiększa. I teraz na przykład jakbyśmy sobie otworzyli jeszcze jedną aplikację. Otwórzmy sobie. Otworzyła się druga. Teraz na przykład jakaś druga osoba sobie też klika i widzimy, już miała od 9, klika, inkrementuje go dalej. Jak my sobie zrobimy tutaj odśwież, to została odświeżona. Czyli ta zmienna statyczna jest zapamiętywana i każdy użytkownik zwiększa liczbę kliknięć. Czyli jest ta zmienna współdzielona między wieloma użytkownikami. Ilu by tu użytkowników nie było, to każdy zwiększa jedną i tą samą zmienną statyczną. I przez takie zwiększanie jednej i tej samej zmiennej, jakby te dwie osoby na przykład dokonały tego w tym samym czasie, to zamiast zmienna statyczna, jak teraz jest jej wartość 18, i jak w tym samym czasie by tutaj osoba kliknęła i druga osoba by kliknęła, to zwiększyłoby się tylko
do 19, gdyż jedno kliknięcie moglibyśmy stracić. A żeby tego nie stracić, musimy wprowadzić małą zmianę, a więc założyć blokadę w naszej akcji. Przejdźmy sobie teraz do naszej aplikacji, zamknijmy. I żeby tak się nie stało, żeby nie stracić tych kliknięć, to powinniśmy sobie założyć blokadę w naszej metodzie licznik stateczny. I tutaj, w tym miejscu jest zwiększany licznik stateczny, czyli w tym miejscu musimy sobie założyć blokadę, która będzie powodowała, że tylko jeden użytkownik będzie miał w danym czasie dostęp do tej metody, zwiększy licznik, następnie drugi będzie musiał poczekać, jeśli pierwszy opuści tę metodę, wtedy drugi dostanie do niej dostęp i będzie mógł zwiększyć licznik. Działanie aplikacji będzie takie same, ale nie stracimy żadnego kliknięcia. Dobrze, to najpierw sobie musimy zadeklarować na górze zmienną typu private object, generyczny obiekt, licznik statyczny blokada równa się new object. To jest nasz obiekt blokady i taką blokadę będziemy sobie musieli tutaj założyć. Aby założyć blokadę, piszemy po prostu lock. I teraz na czym zakładamy blokadę? Na licznik statyczny blokada. I ta blokada będzie założona od tego miejsca. Do tego miejsca. Ctrl-K sformatować. I teraz tutaj jest założona blokada. Jeżeli najpierw jeden użytkownik kliknie, licznik zostanie zwiększony. I licznik zostanie zwiększony, to dopiero wtedy dla drugiego użytkownika kliknięcie będzie mogło wejść do tej metody i zwiększyć licznik. Że w tym samym czasie nie nastąpią dwa kliknięcia. Dobrze. Będzie to działać prawidłowo, licznik będzie prawidłowo inkrementowany. Aplikacja będzie działała wielowątkowo. Dobrze, zapiszmy. Uruchommy aplikację jeszcze raz. Dobrze, nasza aplikacja uruchomiła się ponownie. Uruchomiłem od razu dla dwóch użytkowników. Widzimy na początku licznik jest 0. Naciśniemy inkrementuj. Dwa razy, trzy razy. Licznik się zwiększył trzy razy. Trzy razy ktoś kliknął. Tutaj jak sobie odświeżymy, żeby ten drugi użytkownik teraz ładował stronę. Strona mu się załadowała. Ma licznik z trzema kliknięciami. Kliknie 4. Kliknie na 5. I ten drugi użytkownik jakby teraz chciał kliknąć, to powinno mu się pokazać 5 plus 1, 6. Kliknie, ma 6. Zmienna statyczna jest dzielona wśród wszystkich użytkowników. Będzie 50 użytkowników, to każdy użytkownik będzie operować na tej samej zmiennej statycznej. Dobrze, możemy zamknąć, zatrzymać i podsumujmy dzisiejszy odcinek. A więc na początku utworzyliśmy sobie zmienną statyczną w klasie. Stworzyliśmy klasę licznik, w której to utworzyliśmy sobie zmienną statyczną. Private static integer, licznik statyczny i property publiczne, które daje możliwość ustawiania i pobierania tego licznika statycznego. Tutaj pobieramy wartość licznika statycznego przez getter i setter ustawiamy. Dobrze, tutaj mamy tą klasę, gdzie zadeklarowaliśmy sobie licznik statyczny. Następnie w metodzie widoku index stworzyliśmy sobie formularz, który wykorzystuje ten licznik statyczny i ten formularz postuje go metodą post do akcji licznik statyczny home kontrolera i ma tutaj jest wyświetlany przycisk, którego to naciśnięcie powoduje zwiększanie licznika statycznego. I jest wyświetlane też, ile jest kliknięć, jaka jest ilość kliknięć w liczniku. Teraz przejdźmy do home kontrolera i mamy metodę licznik statyczny, gdzie właśnie w tej metodzie zadeklarowaliśmy sobie zmienną licznik i pobieramy licznik.
a pobieramy licznik, to sobie tworzymy nową klasę licznik, zwracamy ją i zwracamy tą klasę. I tutaj do tej zmiennej przypisujemy klasę licznik i na klasie licznik wywołujemy, na obiekcie licznik wywołujemy zmienną statyczną, którą zwiększamy o 1. I wykorzystując wzorzec post redirect get przekierowujemy do akcji indeks. Wykorzystujemy ten sam wzorzec co w poprzednim odcinku, gdyż jest to dobra praktyka z formularzami, żeby nie było ponowne przy odświeżeniu strony, żeby nie było ponowne przeładowanie strony. Dobrze. I w akcji indeks pobieramy ponownie licznik. Poprzez pobierz licznik pobieramy, czyli stworzymy sobie klasę licznik i do tego obiektu pobieramy licznik i ten licznik przekazujemy do widoku. Nie musieliśmy tutaj używać między przekierowaniem żadnej zmiennej statycznej, żadnych mechanizmów tempData, gdyż jest to niepotrzebne, gdyż nasza zawartość licznika jest teraz w zmiennej statycznej i po prostu mamy dostęp w każdej metodzie do tej zmiennej statycznej. I tak jak powiedziałem, zmienna statyczna jest dzielona między wszystkich użytkowników, także powoduje to jak gdyby zliczanie kliknięć wszystkich użytkowników na nasz przycisk. Jeżeli 15 użytkowników otworzy tę aplikację, jeden kliknie, to będzie jedno kliknięcie, kliknie na kolejny, będzie następne. Każdy następny będzie zwiększał jeden licznik. To jest licznik dla wszystkich użytkowników razem poprzez zastosowanie zmiennej statycznej. Dobrze, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję.